Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo nam miło wszystkich gościć na naszym koncercie kolędowym, dorocznym. Ja policzyłem, że to już chyba siódmy pod rząd, który organizujemy z dziećmi. Przy coraz większym wsparciu grupy dorosłych, śpiewających i grających. Jednoczymy wtedy wszystkie nasze grupy muzyczne, naszej parafii. Razem staramy się wyrazić tym śpiewem uwielbienie Pana i podziękowanie za to kolejne Boże Narodzenie, które w naszym życiu się odbywa. Także bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że ten czas to będzie trochę takich ładnych doznań artystycznych. Postaraliśmy się zorganizować i zapewnić, zaproponować Państwu zbiór 12 tradycyjnych kolęd i współczesnych pastorałek, tak przekrojowo, w różnych stylach. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj w Betlejem, 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 dzisiaj w Betlejem.
Ciemna noc, nie pojęta. Drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, wędrować w dalekie strony.
Thank you.
jest czas, żeby podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim Bogu niech będą dzięki za to, że czuwał nad tym wszystkim, nad naszymi próbami, nad naszym czasem, że dał nam siły do tego, abyśmy mogli opracować to wszystko. Także naprawdę to jest nasz sposób na wyrażenie chwały Panu. Mam nadzieję, że Panu Bogu miły, ale także oczywiście mnóstwo pracy naszej. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim dzieciom, które od początku, w zasadzie listopada, bardzo ofiarnie chodziły na próby, przygotowywały się do tego, uczyły się i naprawdę włożyły sporo wysiłku. Także podziękujmy im gorąco. Całej naszej ekipy wokalno-muzycznej, dla tych 15-16 osób, już nie wiem, nie liczę, które się tutaj zebrały. Także im chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że często rezygnując z jakichś tam swoich zajęć, utartych zwyczajów, zdecydowały się, żeby dołączyć, chodzić na próby. Przede wszystkim chciałem podziękować tutaj Kindze za opracowanie wszelkich aranżacji wokalnych i całemu zespołowi instrumentalnemu, wszystkim wokalistom jeszcze raz. Także brawa również. Przygotowania tego całego wydarzenia. Wymienię kilka osób, ale także odniosę się ogólnie do wszystkich. Chciałem podziękować Ani Gładkowskiej za nieocenioną pomoc w przygotowaniu naszego kursu. Także jej mężowi Jackowi Gładkowskiemu oraz panu Tomkowi Borkowskiemu za obsługę głośnienia całego naszego koncertu. A także dziękuję wszystkim rodzicom, którzy dołożyli swoją pracę do tego, żeby przygotować taki mały poczęstunek, który czeka na dzieci w salce, pomóc nam tutaj wszystko rozpiąć, ustawić i też bardzo dużo serca swojego zaangażowania włożyły w to, aby to całe wydarzenie wyglądało tak, jak wyglądało. Także bardzo wam wszystkim dziękuję. Chciałem także podziękować jeszcze naszym duszpasterzom z księdzem proboszczem na czele za ogromną życzliwość, za wspieranie, za pogodę ducha, za uśmiech, za to, że naprawdę z dużą życzliwością zawsze odnoszą się do tego, że tutaj czasem robimy trochę szumu, bałaganu, biegamy, nie domykamy drzwi w garażu i jest im zimno, ale mimo wszystko mam w sobie dużo serca i dużo cierpliwości. Także bardzo wam księża dziękujemy za wasze wsparcie.